Minęła 22, 16 pokończymy, żeby nie było to tamto. 507-964-253. 507-964-253. Proszę Państwa, wczoraj w niedzielę, w 114. rocznicę urodzin Stepana Bandery, Rada Najwyższa, to jest ukraiński parlament, opublikowała na Twitterze zdjęcie Bandery. Inaczej, opublikowała na Twitterze zdjęcie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, generała Wałęsy Załużnego, pod portretem Bandery i przytoczyła kilka cytatów z książek napisanych przez Banderę. Kiedy wybierając pomiędzy chlebem i wolnością, naród opowiada się za chlebem, ostatecznie traci wszystko, w tym również chleb. Jeśli naród wybiera wolność, wówczas będzie miał chleb stworzony przez siebie i nikt mu go nie odbierze. Całkowite i ostateczne zwycięstwo ukraińskiego nacjonalizmu nastąpi wówczas, gdy Imperium Rosyjskie przestanie istnieć. Takie słowa przypomniano, takie słowa Bandery przypomniano na tym profilu Rady. Aktualnie trwa walka z rosyjskim imperium. Te wytyczne Stepana Bandery są dobrze znane naczelnemu dowódcy sił zbrojnych. Tak dopisano w mediach społecznościowych ukraińskiego parlamentu. Ten wpis już jest niedostępny. On został szybko skasowany. Głos w rocznicę urodzin ukraińskiego zbrodniarza zabrał również mer Lwowa, Andrzej Sadowy. Andrzej Sadowy stwierdził, że w jego rodzinie co roku świętuje się urodziny Bandery. Biografia Stepana Bandery to historia niezłomności, więzienia, obozy koncentracyjne, prześladowania. To wszystko było w jego życiu. Jednak nosił swoje przekonania z dumnie podniesioną głową. Na przykładzie Bandery wyrosło nowe pokolenie, które poszło na walkę z nową moskiewską hordą. Tak napisał mer Lwowa. Jak dodał, to było pokolenie zwycięzców. Rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina, zapytany przez Polską Agencję Prasową, czy będzie jakaś reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na upamiętnienie Bandery na profilach ukraińskiego parlamentu, odpowiedział, że nasz stosunek do zbrodni popełnionych przez UPA pozostaje niezmienny. Liczymy, że zbliżenie narodów polskiego i ukraińskiego doprowadzi do lepszego zrozumienia wspólnej historii. Natomiast Radosław Fogiel we wpisie na Twitterze podkreślił, że upamiętnienie Stepana Bandery, odpowiedzialnego za masowe mordy polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, na profilu Rady Najwyższej Ukrainy, musi budzić sprzeciw. Trzeba to jasno mówić, zwłaszcza przyjaciołom, tym bardziej, że Ukraina ma dziś nowych, prawdziwych bohaterów. Tak napisał Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pytany o tę sprawę był również na tej konferencji, tak jak już Państwu wspominałem, premier Morawiecki. Premier podkreślił, że wobec jakiegokolwiek gloryfikowania, czy nawet przypominania o Banderze, jesteśmy skrajnie krytyczni, bardzo, bardzo negatywni. W mojej pierwszej, po tym co się stało, rozmowie z premierem Ukrainy, Denysem Szmyhalem, powiem o tym bardzo, bardzo jednoznacznie. Nie ma tutaj żadnego niuansowania. Jeśli Wierchowna Rada przypomina tę postać, która była ideologiem tamtych zbrodniczych czasów, czasów wojny, przypomnijmy, że działo się to wszystko pod okupacją niemiecką, te straszne ukraińskie zbrodnie. Dla całokształtu warto też o tym przypominać. W najmniejszym stopniu nie można się tutaj zgodzić na jakąkolwiek taryfę ulgową wobec tych, którzy nie chcą przyznać, że tamto straszne ludobójstwo było czymś niewyobrażalnym i dokonać pełnej ekspiacji, pełnego przyznania się do win. Premier został też zapytany o kwestię nowego polsko-ukraińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W odpowiedzi premier zaznaczył, że w tej sprawie pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy trwają rozmowy ze stroną ukraińską, w jaki sposób ukształtować te nasze wzajemne relacje po wojnie. Po oby jak najszybciej zakończonej wojnie, ale wojnie zakończonej dobrym pokojem. Jeśli by ta wojna miała się zakończyć na warunkach Putina, Kremla, to nie daj Boże, ponieważ będzie to oznaczało, że świat jest bardziej niebezpieczny, a Polska jest w gorszym położeniu niż dzisiaj. Po zakończeniu wojny będziemy, jak myślę, dużo szerzej omawiać ewentualne zapisy takiego traktatu. Dziś nie jest to dla nas priorytet numer jeden. No właśnie, to jest tak, że wykorzystując to, że ponieważ jest wojna i to nie jest priorytet numer jeden dla rządu, no to ten rząd staje się celem ataków tej bandy, która mówi
Szczęść Boże, ale tak naprawdę cara chrani. I tam ci robią z tego priorytet, nie patrząc na to, że jest wojna i tak dalej. Ja państwu powiem, jaki jest mój priorytet na ten tydzień. No więc tak. Mój priorytet na ten tydzień, w tym nowym roku, jest bardzo prosty. Ja bym chciał, mogę sam wziąć łopatę, kilof i tak dalej, żeby zburzyli wreszcie ten pałac, bo ja już nie mogę na to patrzeć. No. Tyle lat na to patrzę i się nie przyzwyczaiłem, się nie przyzwyczaję. Jaki pałac? Zburzyć Pałac Kultury, a na jego miejscu zbudować nowoczesne centrum stolicy na miarę XXI wieku. Tak proponuje Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i zapowiada ogólnonarodową dyskusję na ten temat. Nasz postulat to nowoczesne centrum Warszawy. Sam Pałac Kultury kwalifikuje się do zburzenia. Przemawia za tym kilka względów. Pierwszy, estetyczny. Czegoś takiego nie uświadczy się w całej Europie. To jest dziwoląg architektoniczny. Tak mówi Polskiej Agencji Prasowej koordynator Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Zbigniew Jacek Jackiewicz. Stan techniczny budowli wymaga kosztownego remontu. Przecież tylko remont sali kongresowej trwa już ponad 8 lat, a jego koszty wzrosły wielokrotnie. Z 40 milionów do 120 milionów złotych. Nawet renowacja elewacji jest realizowana w sposób ograniczony. Spółka zarządzająca pałacem od czasu do czasu odnawia kolumny, ale już postumentów kolumn nie odnawia. Tak wygląda renowacja pałacu. Pałac jest i będzie coraz mniej funkcjonalny, coraz bardziej kosztowny. Utrzymywanie pałacu jest z ekonomicznego punktu widzenia rzeczą nieracjonalną. W tym miejscu można zbudować coś o wiele bardziej funkcjonalnego, a także bardziej atrakcyjnego biznesowo. W całym tym projekcie fascynuje mnie to, co można by zbudować w tym miejscu. Życzę polskim architektom, żeby mogli realizować takie wyzwania, żeby mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa chce zainspirować planistów, architektów, aby przedstawili wizję nowego centrum stolicy, ale już bez Pałacu Kultury. Nie możemy poprzestać na tym, żeby zburzyć budynek, który nam się nie podoba, nie pasuje, przeżył się również w sensie ekonomicznym. Chcemy, aby na tym miejscu powstało coś pięknego, co będzie symbolem stolicy XXI wieku. Przecież tak się na świecie dzieje, że coś przestarzałego zamienia się na nowe. W tej sprawie stowarzyszenie podejmie dialog z władzami Warszawy. Przyznaję jednak, że na wiele nie liczę. Reprezentuję organizację samorządową i ważniejsze dla mnie są głosy tego środowiska. Dużo ważniejsze jest to, by zapytać ludzi, czy ma tak być, jak jest, czy może coś zmienimy, zbudujemy coś nowego. To jest stolica Polski. To nie jest tylko problem warszawski. To temat ogólnopolski. Ludzie z Sochaczewa, z Pruszkowa często są w Warszawie. Nie jest im obojętne, jak wygląda centrum stolicy. Stowarzyszeniu zależy, aby w tej debacie nie zatrzymywać się tylko na poziomie dyskusji ideologicznej, na poziomie pytania, burzyć czy nie burzyć, ale wyjść do przodu. Ja jestem za tym i ja odpowiadam zburzyć. No ale to już tak wiele lat odpowiadam, co z tego. Pan Adam Storunia jest z nami. Kłaniam się, panie Adamie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Bardzo się cieszę, że mogę słuchać pana programu w takim dość spokoju, wie pan, ale mnie nurtuje od wielu, proszę pana, lat jedna rzecz. Ja już dzwoniłem do pana w tej sprawie i muszę jeszcze raz to powtórzyć, wie pan, że w Polsce Polaków prawdziwych, takich rodowitych, to jest około 50%. Natomiast reszta to są, że tak powiem, mieszańcy, wie pan, Polaków z Niemcami i z Rosjanami. Tak to jest. Natomiast... Ale panie Adamie, sekundę, skąd pan bierze te dane? Bo to jest tak. Druga Rzeczpospolita, to były 3 miliony Żydów, 3 miliony Ukraińców, 1 milion Białorusinów, 700 tysięcy Niemców. I proszę pana, i teraz odnośnie, wie pan, tej totalnej opozycji, która tutaj u nas śmie się, wie pan, tak nazywać. Ja właśnie twierdzę, że proszę pana, że to nie powinno się nazywać totalna opozycja, tylko proszę pana, to są ludzie, którzy są agentami, wie pan, no, za naszej zachodniej granicy i za naszej wschodniej granicy, wie pan. Ja to tak rozumiem, no. Inaczej tego nie można, wie pan, sobie wyobrazić. No jako proszę pana, nie już jako tam totalny, wie pan, prawicowiec, ale ogólnie myślę, proszę pana, o całej sytuacji, która istnieje teraz w Polsce, wie pan, no to się po prostu nie da,
Nie da się tego opisać, panie Jacku. No nie, ja nie mogę tego po prostu, ja już nieraz tracę, wie pan, jakiś tam zapał do wszystkiego, bo ja po prostu tak nie mogę, wie pan. Jak ci ludzie mogą się po prostu wypowiadać na temat właśnie Polaków, jeżeli on w ogóle nie jest Polakiem, proszę pana. To są ludzie narodowości polskiej, ale to nie są rodowici Polacy, proszę pana. Ani wschodni, ani zachodni. Ja to tak rozumiem, panie Jacku. Jeżeli nie jest tak, to proszę mnie uświadomić. Znaczy, wie pan, nie ma takiego przyrządu, żeby zmierzyć tę polskość, tak? Czy ktoś jest... Ja w ogóle nie lubię tego terminu prawdziwy Polak i tak dalej. To jest osobna sprawa. No ale tak jak już mówiłem, no druga Rzeczpospolita to 3 miliony Żydów, 3 miliony Ukraińców, milion Białorusinów, 700 tysięcy Niemców. Jakby zrobić taką sondę, gdyby państwo oglądali przed tym naszym programem, przed naszym spotkaniem ten film o Tusku, jakby zrobić taką sondę i ludzi zapytać, czy Tusk realizował politykę Moskwy, a... czy B realizował politykę Berlina, no to Tusk realizował i politykę Moskwy, i politykę Berlina, no bo no, chciał się podlizać Berlinowi, to podlizywał się Moskwie. Natomiast ja rozumiem, co pan do mnie mówi. Ja też jestem tym przerażony, bo mówiłem o tym pałacu, no zaraz to opowiem, jak to wygląda w badaniach, bo Polacy wcale nie chcą, żeby ten pałac zburzyć, co jest dla mnie bardzo bolesnym faktem, no ale taka jest prawda. Tylko, że prawda jest również taka, że ja w tamtych czasach żyłem i je pamiętam i wiem, ilu było bohaterów tak naprawdę, a ilu było takich, którym się ta komuna podobała. No przecież telewizory w Polsce... Może wrócę, panie Jacku, jeszcze jedno zdanie, bo mi się przypomniało. Tak. Halo? Tak, słucham. Chciałem jedno zdanie jeszcze, wie pan, bo mi się przypomniało teraz odnośnie tych procent, które ja tam wcześniej panu mówiłem i w poprzednim wejściu i dzisiaj, wie pan, że jednak, wie pan, mnie się wydaje, że to, proszę pana, od tylu dziesiątek i setek lat, wie pan, gdzie my jesteśmy, proszę pana, raz pod jednym zaborem, drugi raz pod drugim, pod trzecim, wie pan. To myśli pan, że to się nie wymieszało tak wszystko, że proszę pana, że to... No pewnie tak się wymieszało. No oczywiście, że się wymieszało, tak. No, wymieszało się, ale wie pan, nie ma takiego przyrządu, którym by się dało zmierzyć tak, że tutaj poziom polskości u obywatela to jest... To nie na tym polega, to nie o to chodzi. Dobra, panie Adamie, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Bardzo uprzejmie dziękuję, że pan o nas pamięta, że pan nas ogląda, że pan do nas dzwoni. Bardzo miłe to jest. Natomiast nie jest miłe to, co państwu powiem w sprawie tego, przynajmniej dla mnie, w sprawie tego pałacu, dlatego że co wynika z badań, co na temat tego zburzyć czy nie zburzyć, mówią Polacy. No jest zdecydowana większość Polaków popiera usuwanie pomników Armii Czerwonej, które postawiono na naszych ziemiach zaraz po II wojnie światowej, ale jeżeli chodzi o pałac, to nie. Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu w polityce, poparcie dla wyburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie jest bardzo mizerne. W naszym sondażu zadaliśmy respondentom następujące pytanie. Czy popiera pani pan wyburzenie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? Ponad 3/4 badanych, aż 77%, opowiedziało się przeciwko wyburzeniu. Usunięcie sowieckiego pałacu z przestrzeni miejskiej popiera zaledwie 10% Polaków. 13% nie ma w tej sprawie zdania. Przeciwnicy wyburzenia pałacu dominują wśród wyborców trzech największych partii politycznych. Nawet wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy za rozbiórką jest zaledwie 12%, a przeciwko aż 69%. Jednocześnie z naszego badania wynika, że większość Polaków, równo 2/3, ma świadomość, iż Pałac Kultury i Nauki to podarunek Stalina dla narodu polskiego. Badanie potwierdza, że choć krok po kroku Polska oczyszcza się z sowieckiego dziedzictwa, to niektóre symbole powojennej brutalnej przeszłości trzymają się mocno. Sprawa z pewnością zasługuje na pogłębione badania. Być może niechęć do wyburzenia Pałacu Kultury wiąże się z domniemanymi kosztami całej operacji. Nie wydaje mi się. Nie. To jest tak, jak mówiłem. Tych bohaterów to było garstecka, panie. A reszta była świetnie urządzona i generalnie im taką ona nie przeszkadzała. Jest 16 po i ja kończę. Kończę, bo będzie na mnie. Jutro spotykamy się, no taki jest plan, tak teoretycznie o tej zwykłej porze.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę pozostać z Republiką. Miłego wieczoru.